Zdrowia! Szczególnie dla tych biednych Kubańczyków żyjących w biednej socjalistycznej Kubie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Kuba ma peweksy. Kuba ma peweksy i co jest ciekawe, każdy socjalistyczny kraj próbuje peweksów. Co to jest peweks? No peweks to jest coś takiego, że obywatel socjalistyczny zarabia pieniądze w swojej walucie swojego kraju, ma ileś tam płacone, powiedzmy w peso czy w złotówkach, na są sklepy w innej walucie, powiedzmy w dolarach czy w frankach szwajcarskich, w każdej innej walucie poza walutą kraju socjalistycznego. No ja, co to świadczy o socjalizmie? No to świadczy to, że ekonomia socjalistyczna nie działa. W Ameryce kretyni, całe te nowe pokolenie naprawdę uważa, że socjalizm działa. Nas socjalizm robi takie perełki właśnie jak teraz na Kubie. Na Kubie rząd socjalistyczny zacznie pozwalać swoim obywatelom kupować za waluty, konkretnie za 10 najróżniejszych walut, czyli amerykańskie dolary, kanadyjskie dolary, euro oczywiście, funty brytyjskie, franki szwajcarskie, meksykańskie peso, tak samo, duńskie korony, norweskie korony, szwedzkie korony, no i japońskie jeny. Także jeżeli obywatel kubański ma tego rodzaju pieniądze, to on sobie ma, może wpłacić, wpłaci na konto, państwo da mu kartę, no i z tą kartą będzie mógł kupować w niektórych sklepach. Co jest najbardziej poszukiwane? No najbardziej poszukiwane są telewizory i klimatyzatory, tak? Także klimatyzacja, szczególnie taka mniejsza, dwuczęściowa, że na zewnątrz jest taka walizka, no i później wchodzi druga walizka, wisi gdzieś pod sufitem malutka, no to są najbardziej poszukiwane rzeczy. Chińskie dziadostwo oczywiście, no ale powiedzmy taki 43-calowy telewizor w Ameryce kosztuje $250, a na Kubie kosztuje $550. Także ci ludzie, którzy zarabiają po kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, no nie wiadomo skąd mają brać pieniądze. No ogólnie rzecz biorąc to Kubańczycy z Florydy szczególnie, no Miami, jak pamiętacie te filmy o tych bandziorach z lat 90., 80., którzy opanowali Miami, no to właśnie wtedy Castro wypuścił z więzień bardzo dużo tych bandziorów i no 90% powiedzmy było uczciwych tych Kubańczyków, którzy przypłynęli do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, no ale 10% to bandziory, później zaczęły się za gangi, za narkotyki, za wszystko, no doprowadziło to do ruiny, można powiedzieć, Amerykę, no ale to były takie czasy, że były przepisy, że jeżeli Kubańczyk miał mokre nogi, a stanął na suchym lądzie, no to dostawał automatycznie pobyt. Co to znaczyło? No jak wyszedł z wody i był mokry i dostał się na brzeg, to dawali im te zezwolenia. No nie sprawdzali za bardzo, bo nie mogli sprawdzać, kto jest bandziorem, kto nie jest bandziorem. No mogli sprawdzać bardziej, no tak szczerze powiedzieć, ale się nie nasprawdzali. No i Obama, za Obamy, no to oni zlikwidowali te prawo, także później deportują, często odsyłają ludzi, którzy dopłynęli na jakichś dętkach od ciężarówki czy innych łódkach, to często ich tam odsyłają. To też jest dla nich tragedia. No ale wracając do lokalnego rynku, kiedy Amerykanie ogólnie nie mogą latać czy przebywać na Kubę, no bo jest embargo, poluzowywali to, Obama poluzował to w ten sposób, że dla odwiedzin rodzin, na jakieś tam akademickie wyjazdy, na naukowe wyjazdy tego rodzaju, jakieś tam furtki pootwierał. No i ludzie jeździli. Dużo ludzi z Ameryki, znam nawet parę osób takich, którzy zrobili w ten sposób, że polecieli do Kanady, no i z Kanady polecieli na Kubę,
No, na Kubie im nie wstemplowywują, im stempelków, także w Ameryce nikt nawet nie wie, że oni byli na Kubie. Ciągle wygląda na to, że byli w Kanadzie. No, oszukują, na potęgę. Znam ludzi, którzy popłynęli w ramach takiego cruise, czyli na promie byli tam. No i jedyne, co im zabronili, to wydawać pieniądze, no bo to jest takie troszeczkę szara strefa, że jeżeli stanie się na tym lądzie, ale się nie wyda pieniędzy, no to nie ma łamania tego embarga, to wtedy nie ma niby tego łamania prawa. No ale też ja nie wiem, czy tam stemplowali im te paszporty, czy nie stemplowali, ale odwiedzili Hawanę, odwiedzili coś tam jeszcze z tego statku, z tego promu, popłynęli z powrotem, ale jedli na tym promie, spali na tym promie, także nie wydali nawet grosza na hotele. No i ale jak ktoś, powiedzmy, z Europy poleci, czy z Kanady, poza Amerykanami, no to jak ich tam traktują? No są kubańskie peso i międzynarodowe peso. Także że właśnie tu jest ten problem, że ci Kubańczycy dostają w swojej walucie, no i na tych walucie tej normalnej, krajowej, to są twarze na banknotach, a są banknoty, które mają pomniki. No i te pomniki to są takie wymienne. To są wymienne. Tak jak w Polsce były wymienne dolary, to się oni nazywali to bony towarowe. Także były dolary i były bony dolarowe. Teoretycznie można było kupić tam dżinsy za 15 czy 17 dolarów amerykańskich, albo 15-17 tych bonów towarowych, na którym było napisane dolar i był ten znak dolara amerykańskiego. Ciekawe to było, że proporcje były takie, że za gotówkę, no to za dolary amerykańskie trzeba było zapłacić więcej, no ileś tam trzeba było zapłacić, a za te bony miały tam 2-3% zniżki. No i właśnie tutaj też jest na Kubie w 2019 roku jest tak, że jak się przywiezie dolary, no to się dostaje 10% mniej, czyli za 100 dolarów dostanie się, powiedzmy, 90 tych peso wymienialnych, na dochodzi jeszcze 3% wymiany, no to 87 tych bonów towarowych w peso kubańskich. No i wtedy ludzie muszą płacić właśnie za hotele, za tam restauracje, no bo są sklepiki, gdzie się używa tego lokalnego peso i wtedy wszystko jest super tanio, bo taki za dolara można amerykańskiego dostać, powiedzmy, 24 lokalne peso albo jeden wymienialny peso. No także to jest totalny cyrk i no i idiotyzm gospodarki, to ekonomii socjalistycznej. No ale co jest jeszcze bardziej dramatycznego, to jest to, że ci ludzie, co muszą płacić 2-3 razy więcej niż na całym świecie, no to teraz właśnie ta wymiana spowoduje to, że ludzie będą mogli kupować. No ale znowu właśnie w państwowych sklepach. Wymiana taki gospodarcza, można powiedzieć, no czy to szmuglowanie jest, trudno powiedzieć, ale ludzie jeżdżą na Haiti, ludzie latają do Panamy, nawet ludzie latają do Rosji. Wygląda na to, że Kubańczycy są w stanie wsiąść do samolotu, lecieć tam te kilkanaście godzin do tej Moskwy, robić zakupy w Moskwie, no i wrócić i jeszcze na tym zarobić. No, nazywają ich mułami, tak jak wszyscy ci biedni ludzie, przedsiębiorczy ludzie, którzy zarabiają na tych różnicach i na tym idiotyzmie socjalizmu, no to właśnie tak to się odbywa. Także trzecia opcja
opcja zrobiona przez socjalistów. No i oni cały czas wierzą, że to, co robią, no to po prostu jest dla dobra ludu. Jak się poczyta te wszystkie hasła na tych banknotach, no to tam ciągle ta rewolucja zwycięża i tak dalej, i tak dalej. No dlaczego jest taki bałagan? No taki ten bałagan jest to, że ZSRR upadł, tak? Jak Sowieci upadli, no to tam już nie było kasy, no to zaczynał się smród, brud i ubóstwo. Później się Kubańczycy wzięli, powiedzmy, za Wenezuelę, no bo wysyłali tam lekarzy, no to nie lekarzy, no bo to bardziej ludzie, którzy tam kończyli jakieś po szkole średniej, szli na pół roku czy rok przeszkolenia i to się nazywało, że byli lekarzami. No leczyli w Wenezueli, no ale to w Wenezueli też byli ludzie wściekli, bo lekarz z Kuby zarabiał powiedzmy tam $700-800 amerykańskich, a lekarz wenezuelski wykształcony tam w Wenezueli, nie wiadomo czy lepiej czy gorzej, no to zarabiał $60, także to też był bałagan, że ci biedni Kubańczycy jeździli do Wenezueli i Wenezuelczycy dostawali w dupę. No w tej Wenezueli się to wszystko też skończyło, bo Wenezuela pompowała socjalizm na Kubie, także te pieniądze też się zatrzymały. Także na dzień dzisiejszy rząd kubański wykombinował, że ostatnia szansa na wyssanie tej twardej waluty, no to jest oferowanie sprzedawania towarów międzynarodowych z 70% narzutem, 75% narzutem na ceny jakieś tam hurtowe. No jest cyrk, no jest szkoda tych biednych ludzi, no nie ma mrozu, no to oni tam nie wymierają, ale ludzie zdecydowanie są przedsiębiorczy, no i zdecydowanie straszny duży strumień płynie z Ameryki, także jakoś tam im wychodzi. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, no to tu można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. No i do następnego codziennego filmiku zdemonetyzowanego.